Za 5 minut godzina 6. Robert Kantraj, dzień dobry, witam Państwa. W czwartek, 15 grudnia. Jesteśmy po piłkarskich emocjach, bo wczoraj w drugim półfinale Francja zmierzyła się z Maroko. No i wiemy już, kto zagra w finale. Argentyna czekała na swojego rywala i wiadomo, że w niedzielę w finale Argentyna zmierzy się z Francją. Jestem bardzo szczęśliwa. To był wyjątkowy mecz. Dał nam wiele radości. 33,5 miliarda euro z unijnego budżetu dla Polski. Komisja Europejska zatwierdziła regionalne i krajowe dokumenty potrzebne do wypłaty. Władze samorządowe już rozmawiają o tym, jak skutecznie wykorzystać te pieniądze. W kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski grupa Orlen działa na wielu polach. Za każdym razem się śmieję z tych samych żartów i z tego, że im ciągle nic nie wychodzi. Jak to wygląda? Ale tak fajnie. Śmieję się z tego nieszczęścia. Nie, bo w końcu się wszystko dobrze kończy, są szczęśliwi. Zwłaszcza jak przypomnijmy sobie ten moment, jak zaświecają lampeczki. Cały czas jesteśmy na antenie. Myślałam, że pokażemy ten fragment. Ale zobacz, to chyba nie jest ten moment. Chyba nie jest ten moment. Tutaj wyszło akurat. A to była oczywiście wypowiedź prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka dotycząca bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. A my jeszcze raz wróćmy do tematu unijnego budżetu dla Polski. Każdy może pomóc w tworzeniu krajowego 10-letniego planu rozwoju systemu przesyłu gazu. Czy te kolejki, które pokazuje Bareja w swoich filmach, rzeczywiście miały miejsce? Miały, ja przecież miały. Pamiętam jak... Mojego kolegi widziałem taką kolejkę. Ale ja w takich kolejkach, jak moja mama na przykład poszła do sklepu... A ja myślałem o kolejce elektrycznej. Mój kolega, myślałem, że sklep mieliście u kolegi. Ja też! Była kolejka. Kolegę wysyłałeś, tu sąsiadka mordowała, kolega stał w kolejkach. Panie Janie, jak nazywamy karne przeniesienie na niższe stanowisko albo obniżenie stopnia służbowego? To jest denominacja? To jest degradacja. 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 Trochę pokładam nadzieję w tych szczepieniach, w tym, że nawet jeśli zachoruję, to że mam nadzieję może na lżejszy przebieg infekcji. Patrząc populacyjnie, on nie jest dla nas już tak śmiertelnie groźny jak na początku. Jak Bank Centralny Anglii uzasadnia swoją decyzję? Jakie będzie podejmował dalsze działania? No i co będzie dalej z brytyjską gospodarką? Przepraszam, to pytanie do mnie? Tak. A przepraszam, myślałam. Przepraszam bardzo, myślałam, że... Tak, ja już odpowiadam.